budżetu, finansów i niejakomunalnego inicjatyw społecznych. Proponowany porządek obrad to tak jest. Wszyscy wiecie, ale wypowiem. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania wykonania budżetu gminy Budów za rok 2015. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turowie za rok 2015. Punkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytutu Kultury za rok 2015. Punkt 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły podstawowej w Turowie na wsparcie Europejskiego Funduszu w ramach 8-12 Edukacja Kwalifikacji Obywatelskiej RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w Budów. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2016. 11. Punkt. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia gminie Chełmsko-Wola zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Górów. I 13. Punkt. Sprawy bieżące. Czy ktoś ma uwagi do tego porządku obrad? Nie. Stwierdzam, że na 15 radnych jest obecnie 13. To będzie 14. Więc posiedzenie jest prawomocne. Przyjmuję przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś nie ma uwag? Chyba nie ma. Wobec tego głosujemy. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o się nie mówi. Dziękuję. Punkt 4 to jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Górów za rok 2015. To też pan. Ja powiem w kilku słowach, jeżeli chodzi o te sprawozdania finansowe, w celu udzielenia panu burmistrzowi absolutorium na najbliższej sesji budżetowej, potrzebna jest opinia Komisji Budżetu i Finansów odnośnie zaopiniowania sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Górów za rok poprzedni. Jeżeli chodzi o te sprawozdania finansowe, to definicja sprawozdań finansowych znajduje się w rozporządzeniu w sprawie zakładowego planu KOM dla jednostek budżetowych. Jest to rozporządzenie z 2010 roku i sprawozdania finansowe obejmują cztery sprawozdania, a więc bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania łączne. Sprawozdania łączne obejmują finans, zestawienie zmian w funduszu oraz rachunek wysług i spraw. Sprawozdanie łączne różni się tym od jednostkowego, iż sprawozdanie łączne wykazane są wszystkie kwestie dotyczące jednostek budżetowych, jak i zakładu budżetowego. Jak wiadomo, w gminie Górów zakład budżetowy został przekształcony w spółkę ZOMS, a więc w sprawozdaniach łącznych będą wykazane dane z bilansu wszystkich jednostek budżetowych Urzędu Gminy, a więc samego Urzędu Gminy, jak i jednostek oświatowych, czyli wszystkich szkół, przedszkoli oraz OPS-ów. Sprawozdania te zostali Państwo jako załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania wykonania budżetu gminy Górów za 2015 rok. To są te sprawozdania finansów jednostki
samorządu terytorialnego, bilans łączny, łączne zestawienie, łączne zmiany w funduszu oraz rachunek fiskalny też łączny. A jeżeli chodzi o samo sprawozdanie wykonania budżetu, część opisowa Państwo dostali też w formie tej książeczki. Nie wiem, czy powiedzieć kilka słów odnośnie wykonania budżetu za 15 rok? Ja to już coś wiem na ten temat, nie wiem, czy to jest radny. Czy to jest rzeczy? Zdaje się, że kiedyśmy już... Na pewno będzie szczegółowo omawiany budżet tak na sesji przyszłej. Tak, jeżeli chodzi o dochody budżetowe, wykonano 20 483 000, wydatki budżetowe wykonano 20 298 000 zł, czyli nastąpiła nadwyżka dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi, jeżeli chodzi o wykonanie, w wysokości 1 184 000 zł. A więc wygenerowano nadwyżkę budżetową, chociaż plan zakładał deficyt budżetowy w wysokości 454 000 zł. Dlaczego wygenerowano taki dobry wynik finansowy? Ponieważ nastąpiła dobra realizacja dochodów budżetowych i tak, jeżeli chodzi o dochody podatkowe, wykonano je w większości blisko 100% środków planowania, a nawet przekroczono zakładane, planowane dochody budżetowe w zakresie podatków. I tak, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości od osób prawnych, wykonano kwotę 980 tysięcy złotych, czyli 98% planu. Jeżeli chodzi o podatek od środków transportowych od osób prawnych, wykonano 30 841 zł, zakładano wykonanie około 10 000 zł, czyli tutaj na 3% planu. Podatek prawny od osób fizycznych wykonano 1 400 000 zł, czyli 100,43% wykonania, ponad 100%. Tak jak mówię, ogółem dochody wykonano w 98%, natomiast wydatki wykonano zaledwie w 92%, dlatego wynik finansowy jest o wiele lepszy od planowanego. Spłacono kredyty w wysokości 2 370 000 zł. Jednocześnie zaciągnięto kredyty w wysokości 1 050 000 zł, czyli ogółem zadłużenie gminy spadło w okresie roku poprzedniego o kwotę 1 320 000 zł i obecnie wynosi 6 226 000 zł. Koszty obsługi zadłużenia, czyli same odsetki zapłacone 227 000 zł, w roku poprzednim 236 000 zł. Jeżeli chodzi o inwestycje, głównie były to inwestycje drogowe, a więc droga w Olesinie wykonano na kwotę 102 tysiące złotych przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Droga w Olesinie, Olesin Błąki Kalen, wykonanie 136 tysięcy złotych, droga w Klementowica 106 tysięcy złotych, również przez dofinansowanie Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz obudowa wąwozu w Klementowicach wydano 230 tysięcy złotych przy 80% dofinansowaniu. Wydatki na oświatę 5 070 tysięcy złotych, przy subwencji 5 565 tysięcy złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wyniosły 998 000 zł. To takie ogólne założenia wykonania budżetu. Dziękuję bardzo. Ja przeczytam teraz projekt uchwały, którą będziemy głosować.
uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania wykonania budżetu gminy Kurów za rok 2015. Na podstawie artykułu 270 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych gminy za rok 2015, sprawozdania wójta gminy Kurów z wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kurów zatwierdza się sprawozdania finansowe gminy Kurów za 2015 rok oraz sprawozdanie wójta gminy Kurów z wykonania budżetu za rok 2015. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Nie ma takich. Wszyscy 13 osób było za. Dziękuję. Punktem 5 jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie. Czy ktoś z opieki zdrowotnej w Kurowie jest? Nie. Tak.
Wiadomo, będzie wykonana absolutorium na przyszłej sesji budżetowej. SPSOS jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy której gmina pełni różne naznaczone jej zadania. I podobnie tak jak komisja opiniuje sprawozdania instytucji kultury tak właśnie opiniuje także wykonanie tak jakby budżetu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Tak? Jak wiadomo, też dużo środków gmina przeznaczyła na remont budynku. Wójt powołuje dyrektora, także też sprawuje jakieś nadzór na te środki. Chociaż to jest środek samofinansujący się, tak? Sam pozyskuje środki, jak i tych środków pokrywa wydatki. Tak ustawa. Jakby były sprawieni finansowe, moglibyśmy wyrazić zaniepokojenie. Zaniepokojenie, tak. Wobec tego przeczytam projekt tej uchwały. Uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. Uchwala się. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w budowie za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś był przeciwny? Nie. A kto się wstrzymał? Za pozytywnie zaopiniowany projekt tej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W punkcie 6 mamy zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za rok 2015. To ja poproszę panie kulturalny przychody w gminnej bibliotece publicznej planowane były na 212 500 zł, z tego wykonanie 199 224 zł. Wydatkowano 200 674 zł, z tego brutto poszło na wynagrodzenia 116 999 zł. Na książki, które w zasadzie są taką podstawą działalności biblioteki, wydatkowano 18 752 zł. Stąd to ze środków budżetowych 4754 zł. To są środki pozyskane na zakup nowości z biblioteki narodowych. Większym wydatków jest to energia i gaz 16 568 zł. Z tego zaoszczędziliśmy i z tych oszczędności dokupiliśmy większe pozostałe regały, które nam zostały jeszcze 4-5 regałów, które były niewymienione. Po prostu już mamy cały komplet. 13 500 zł, które oddaliśmy, po prostu nie wykorzystaliśmy, oddaliśmy na koniec roku do Urzędu Gminy. Także z większych wydatków jeszcze jest to mikrobi, czyli utrzymanie systemu tego naszego informatycznego oraz utrzymanie systemu gminnej w bibliotece. Jest to nadzór informatyka z UWAG, który czuwa nad tym, by nasz system między w całym powiecie bezpiecznie działał i to są takie większe pieniądze, około 2000 zł. No i to są takie największe wydatki. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania do pani dyrektor biblioteki? Proszę bardzo. Pani dyrektor, pozycji wynagrodzeń w 2014 roku jest 124 tysiące, a w 2015 prawie 117.
Czy wytłumaczyć spadek? Dlatego, że była nagroda jubileuszowa. Teraz wynagrodzenia to się utrzymują raczej na tym samym poziomie już 3-4 lata. Niestety, tak. No niestety. Proszę teraz sprawozdania z działalności domowej. Przychody gminnego środka kultury w 2015 roku wyniosły 346 698 98 groszy. Dotacja podmiotowa z urzędu gminy 296 tysięcy. Dotacja celowa dla świetlicy przystanek 32 tysiące i dochody finansowe 18 698. Na tą kwotę się składają następujące pozycje. 11 904 zł 82 grosze to jest refundacja robót interwencyjnych, to jest wynagrodzenie pani w muzeum. Co drugi miesiąc Urząd Pracy nam zwraca kwotę. Oczywiście zawarta była umowa w 2014 roku w grudniu, kiedy była kwota 1680 zł, najniższe wynagrodzenie. I taką kwotę Urząd Pracy nam zwraca do chwili obecnej. Mimo że już my jej wynagrodzenie w tej chwili 1850 zł. Mamy Urząd Pracy pierwszą kwotę, która była zawarta. I pozostała w dochodach finansowych pozostałe kwoty to są za wynajem sali, to jest zumba, jest gimnastyka, także te wpłaty na to wpływają. Tam mieliśmy dofinansowanie do dożynek, to jest w dochodach finansowych. Rozchody w 2015 roku jest kwota 346 826 558 groszy. W rozbiciu na poszczególne koszty. To są wynagrodzenia pracownicze 183 224 zł. To jest dyrektor, księgowa, sprzątaczka, pani w przystanku, pani w muzeum i wynagrodzenie kapelmistrza. Bo wynagrodzenie pana Rybińskiego jest na innej zasadzie. On przedstawia nam fakturę, prowadzi swoją działalność. Także no, też co miesiąc 1300 zł. Następnie składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 30 405 zł 39 groszy, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5 560 81 groszy, 36 052 78 zł, to jest zużycie gazu i energii, to jest ogrzewanie całego budynku łącznie ze strażą. Krajowy Fundusz Długowy 261, materiały, wyposażenie, wszelkie konkursy, które odbywają się u nas w przeciągu całego roku, to jest 52 658, czyli co do rzędu, występy chóru, wyjazdy, orkiestra, także w tej kwocie. I usługi 38 664 zł. To są opłaty telekomunikacyjne, przeglądy, badanie instalacji ochronowej, ubezpieczenie budynku całego i sprzętu, woda, wywóz, opłata za ścieki, zakup licencji, którą musimy, nawet te bajki, które były wyświetlane w ferie dla dzieci. 1600 zł kosztuje zakupienie takiej licencji poza ZAIKS-em. Następnie karta serwisowa, mikrobitu, wszystkie opłaty. Także tak się przedstawia nasza działalność w 2015 roku. Jak już szczegółowo. I też wszystkie sprawozdania, takie jak pan skarbnik mówił, i rachunek straty zysków i bilans złożony do jego urzędu gminy. Mamy dodatkowe, że składamy takie sprawozdanie CIT 8 do Urzędu Skarbowego. I teraz po zatwierdzeniu posesji dodatkowo tą opisówkę, bilans i rachunek składamy jeszcze do Urzędu Skarbowego, do tego sprawozdania CIT 8. Jeżeli ktoś szczegółowi, to proszę. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie ma nic. U nas takiego typowego nie ma zysku, to jest zysk albo strata papierkowa, także. Wobec tego czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kurdowie oraz statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurdowie uchwala się, co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kurdowie za rok 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
i zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Turowie za 2015, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy pozytywnie opiniowali tę uchwałę. Punkt 7 to brzmi tak. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły podstawowej w Turowie na wsparcie w ramach osi 12 edukacja, kwalifikacje, kompetencje RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Są zadawane z dyrekcją centrową na ręce. Czy my możemy już? Tak, dziękuję. Tak, jeśli nie chcecie słuchać dalej. Znaczy nie jest zamknięty do kultury na przykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam diagnozę, myślę, że to będzie szybciej po telewizji, to będzie się pytanie, to mam udzielę odpowiedzi. Zarząd województwa lubelskiego ogłosił na wniosku o finansowanie projektu w ramach działania 12-2 kształcenie ogólne. Szkoła nasza spełnia kryterium zapisane w załączniku nr 16 do regulaminu konkursu i stoi przed szansą otrzymania bezzwrotnej dotacji z FSS. Aby wskazać problemy, bariery, ograniczenia, należało przeprowadzić diagnozę, która jest wymagana w regulaminie. Diagnozę przeprowadzono w długim okresie roku szkolnego 2015-16 i objęła ona 185 rodziców, 350 uczniów oraz 40 nauczycieli. Miała na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie jest zapotrzebowanie w zakresie kształtowania i rozwijania uczniów kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz właściwych postaw i umiejętności oraz ocenić, jak również ocenić wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i ich dostępność. Przeprowadzona była w oparciu o analizy ANDZIE, którą wypełnili uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wyniki również w oparciu o wyniki sprawdzianu z OKR Kraków z roku 2013-2014-2015, wyniki sprawdzianów wewnętrznych, rozmów z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rozmów z dyrektorem szkoły, analizę ksiąg inwentarzowych. Wnikliwa analiza ankiety przeprowadzonej wśród 185 rodziców pokazuje, iż 98% ankietowanych widzi potrzebę organizowania dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz posługiwania się językiem obcym. 68% wskazało, że takie zajęcia powinny być prowadzone z uczniem mającym trudności w nauce. 56% widzi potrzebę organizowania wyjazdów edukacyjnych. Zaproponowanych działań służących rozwijaniu kompetencji 60% rodziców deklaruje, że ich dziecko wziąłoby udział w zajęciach przyrodniczych i językowych, 62% w zorganizowanych wyjazdach edukacyjnych. 58% wskazało na dodatkowe zajęcia z matematyki i 34% na dodatkowe zajęcia informatyczne. Większość rodziców, 56%, uważa, że szkoła nasza ma niewystarczającą bazę, niewystarczającą ofertę bezpłatnych dodatkowych zajęć. Barierą, z jaką się spotyka 42% ankietowanych rodziców, związana jest z dojazdami na zajęcia i powrotem do domu. 160 uczniów dojeżdża z 10 miejscowości gminy Kurów. Z uwagi na niski status finansowy rodzic naszej gminy, 33% badanych wypowiada się, że nie ma środków na opłacenie dodatkowych zajęć dla swoich dzieci. Z powodu trudnej sytuacji materialnej wielu rodzin, tylko niewielka liczba uczniów korzysta z letniego czy zimowego wypoczynku w kraju, a jeszcze mniejsza za granicą. Niewystarczająca jest oferta zajęć dodatkowych w szkole w Turowie, wzmacniających motywację uczniów do pracy nad poszerzeniem kompetencji kluczowych, dlatego dajemy możliwość skorzystania z poniżej wymienionych zajęć. I tak, zajęcia
przyrodnicze bliżej przyrody. Wsparcie potrzebuje 88 uczniów. Na realizację tego zadania zaplanowaliśmy 120 godzin. Ponadto proponujemy 7-dniowe wyjazdy edukacyjne w ramach Zielonej Szkoły do Łeby i Władysławowa. Zajęcia z języka angielskiego Poznajemy Świat po angielsku. Wsparcie otrzyma 26 uczniów. Zaplanowaliśmy 240 godzin zajęć oraz warsztaty językowe w Kotlinie Kłodzkiej. Zajęcia z matematyki, wsparcie dla 24 uczniów, z informatyki również dla grupy 24 uczniów i koło fotograficzne wsparcie dla 28 uczniów. Ponadto należy zadbać o modyfikację i doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania, szczególnie z matematyki, przyrody, języka angielskiego oraz zajęć komputerowych. Istnieje potrzeba doposażenia szkoły w tablety 14 sztuk, pomoce dydaktyczne usprawniające logiczne myślenie 30 sztuk, pomoce dydaktyczne do nauki przyrody i matematyki również 30 sztuk, dydaktyczne 30 sztuk, oprogramowanie Microsoft Office 14 sztuk, drukarki 2 sztuki, projektory 2 sztuki i laptopy również 2 sztuki. Brak dodatkowych zajęć dla uczniów sprzętu i oprogramowania nie pozwalają na pełne wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej w nauczaniu. Tak brzmi diagnoza, może tylko dodam, że w ramach tego projektu szkoła może, to jest 90, szkoła może uzyskać 95% dofinansowania przy 5% wsparciu ze strony gminy, ale nie musi to być wkład finansowy, może to być również wynajem sal, czy jakieś inne tego rodzaju działania, które też jakoś zostaną wycenione, że to jest kwota, jeśli chodzi o uzyskanie kwoty z tego projektu, jest minimalna kwota, wynosi 100 tysięcy złotych. Może być wyższa, także jesteśmy jeszcze na etapie, bo jeszcze mamy kilka dni takiego już zakończenia tego projektu i zgłoszenia. Żeby po prostu nasze dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych zajęć, z bezpłatnych wyjazdów, także może. Czy dostaniemy, trudno powiedzieć. Jak nie złożymy, to na pewno nie dostaniemy. Jak złożymy, to jakaś tam zawsze szansa jest. Dlatego bardzo proszę o zaopiniowanie tej informacji. Dziękuję. Z tego co ja zrozumiałem, jestem pozytywny, bo szkoła chce pozyskać fundusze, które będą potrzebne dla rozwoju naszych dzieci. A my mamy to zaopiniować. Proszę bardzo, bo z tego projektu uchwały. Uchwała w sprawie zatwierdzenia. Można jeszcze, panie przewodniczący? Chciałem zapytać pana przewodniczącego komisji oświatowej, czy było, czy zaopiniowała komisja projekt tej uchwały. Nie było do tego na obradach komisji jeszcze. Pewnie pojawił się to w ostatnim czasie. Czy ktoś jeszcze chciałby coś spytać? Nie. Więc czytam do projektu tej uchwały. Uchwała Gminy Kłodzka w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły podstawowej w Kłodzkowie na wsparcie w ramach osi 12 edukacja, kwalifikacje i kompetencje z RPO Wojewódzkiego na lata 2014-2020. W paragrafie pierwszy zatwierdza się diagnoza zapotrzebowania szkoły podstawowej w Turowie na wsparcie Europejskiego Funduszu w ramach osi 12 edukacja, kwalifikacje, kompetencje Europejskiego na lata 2014-2020 stanowiące załącznik najmniejszej uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś był przeciwny? A czy ktoś się wstrzymał? 15 osób było za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały. Teraz punkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kłodzka. Rada Gminy Kłodzka podjęła dnia 26 listopada 2011 roku uchwałę w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kłodzka. Jednocześnie edukacji jest leżący wdrażającej. Przypomnę, że projekt jest dofinansowany w ramach zawartej umowy z 22 grudnia 2014
uwagami Narodowego Funduszu oraz proponowano zgodnie z wytycznymi instytucji poprawy uchwały o dokonanie zapisu, o uzupełnienie zapisu o wdrożenie planu. Była podjęta uchwała, brakowało tego jeszcze o wdrożenie planu. I pana instytucja jakby zarzuciła, że to należałoby uzupełnić ten zapis. Przypomnę właśnie, że tutaj wynosiła 12 915, z tego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 977 zł. 77 groszy. Jakieś takie
no to można by powiedzieć, że nie zgłośnie, aczkolwiek jest zakreślony ten termin jeszcze do końca. A wiążą się z tym jakieś konsekwencje, kto nie zgłosi? No będziemy chcieli, żeby po prostu dotrzeć do wszystkich, może też przy pomocy sołtysów, przy radach, bo żeby wszyscy dokonali się. No nie ma jakby z tego jakiejś konsekwencji, aczkolwiek będziemy dążyć, żeby to się czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? Jeśli nie, to przystępujemy do przegłosowania projektu tej uchwały. Przypominam, że to będzie tylko formalność, to uzupełnienie o jedno słowo tej uchwały, którą już podejmowaliśmy. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Góry. No i przyjmuje się do realizacji i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Góry w imieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Ktoś jest przeciwny? Nie ma. A czy ktoś się wstrzymał? Też nie. Wszyscy byli za pozytywnym zaopiniowaniem. Punkt 9 brzmi zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, zmiany dotyczą załącznika numer 2 do tej prognozy, a w szczególności limitu wydatków na 60 pod nazwą zakup i montaż kolektorów słonecznych. Przed zmianą przewidywano na to zadanie planowane wydatki w kwocie 4 040 000 zł i rozłożone one były na 2 lata, czyli na rok 2016 i 2017. W tym roku 2016 planowano wydatki w kwocie 400 tysięcy złotych, a w 2017 wydatki w wysokości 4 milionów złotych. Po zmianie przewiduje się ogółem wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 5 242 tysiące złotych i wydatki te zostaną rozłożone nie na 2, ale na 3 lata. I tak w 2016 roku planuje się wydać na to przedsięwzięcie 62 tysiące złotych, w 2017 milion 200 tysięcy złotych, w 2018 4 miliony złotych. Kalkulację tą sporządzono na podstawie złożonych wniosków. Zmiana ta niezbędna jest do przedłożenia wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. To taka zmiana w wieloletniej prognozie finansowej, to chodzi o profesorami. Proszę, a czym jest spowodowana, panie księgowy, ta zmiana, że mieliśmy 4 miliony na rok 2017, a teraz mamy 1 200 000? Zapotrzebowanie jest. Ogółem, tak jakby ta kwota potrzebna była mniejsza od tej zakładanej. Tak, było 4 miliony 40, tak? Teraz jest 5 242 tysiące złotych. Z tego co wiem, pan Muszyński musiał przedłożyć taki harmonogram wykonania tego zadania. Tak jakby z tego harmonogramu właśnie wynika, że w 2017 będzie 1 200 tysięcy złotych, a w 2018 jakby to największa kwota 4 miliony złotych. Tak, w 17. Tak jakby w 16 będzie sporządzony projekt za te 40 tysięcy złotych. W 2017 załóżmy będzie rozstrzygnięty przetarg. No i załóżmy zaczną montować, nie wiem, w drugiej połowie roku, a już tak, główny etap realizacji tego zadania przypadnie na rok 2018. To jest ustalone. Czy też Państwo zgadzają się, że
jakby to nie brać pod uwagę przy tym 6-milionowym długu i przy realizacji z dofinansowaniem nawet niewielkim gminy, no to wydaje się, że nadal będą to jakiś procent nie. Przecież to jest żadne dofinansowanie. Dofinansowanie jest, a długo resztę dokłada ten, co zagłada. Można powiedzieć, że nawet to dla gminy. Dla gminy żaden koszt, tylko dokumenty to takie. To może. Gminy już tam na dalszym etapie są realizacji tych solarów. No, wszystko zaczęło chętnie, prawda? Był czas. A nie, to ile pamiętam, sporo jestem doradny, to na początku chętnych na solary nie było. Teraz w tym roku się pojawiło tak bardzo. A bo dopiero było to rozpropagowane. No bo się w innych gminach to pokazało, zobaczymy, że będzie to następne. No ale ponieważ ta inwestycja nie może być zrealizowana w ciągu tam 2 miesięcy. Te, które wcześniej nie miały, powiedzmy, zadłużenia takiego jak my, to może być na rok. Ale to nie chodzi o zadłużenie, bo to nie powiększa się zadłużenie. To nie idzie sobie z budżetu pieniądz w żaden sposób. Po prostu my już jesteśmy tutaj przybranymi 5 lat, a niektórzy więcej, tak sobie należy mieć zawsze sytuację. Czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie? Nie, to przystępujemy do tej zmiany w prognozie finansowej, która dotyczy solarów. Uchwała Rady Gminy Kurów w sprawie zmiany wieloletnich prognoz finansowych. No może nie będę pytał, wiemy wszystko, co chodzi, bo o co chodzi. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały w sprawie zmiany wieloletnich prognoz finansowych? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? Też nie. Uchwała została przyjęta. Punkt 10 to jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2016. Projekt zmian budżetowych podejmuje zarówno zmiany po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych. Proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3 606 000 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 3 565 000 zł. To w sumie nadaje zwiększenie tych dochodów w ogóle o kwotę 41 148 zł. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, proponuje się zwiększyć te wydatki o kwotę 3 642 000 zł, zmniejszyć o kwotę 3 600 000 zł, co w sumie daje zwiększenie wydatków o kwotę 41 148 zł, czyli zwiększenie wydatków ma pokrycie zwiększenia dochodów budżetowych, a więc wynik finansowy nie ulega zmianie w wyniku dokonanych zmian. Powiem o najistotniejszych zmianach. Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, pierwsze dwie pozycje to są duża kwota, a więc kwota 3 223 000 zł. Jest to zmiana ta spowodowana jest zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Pieniądze otrzymane od wojewody lubelskiego na program rządowy tzw. 500+ nie będą ujmowane w rozdziale 85295, tylko 85211. Dlatego tu zmniejszono w pierwszym rozdziale, przyniesiono to do tego rozdziału 85211 do tą kwotę. Pod pozycją numer 3 zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją wojewody lubelskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 19 250 zł, czyli ogółem na wychowanie przedszkolne otrzymamy z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 308 250 zł po zmianach.
odpowiednią numer 4, zgodnie z pismem ministra finansów, zmniejszono na subwencję oświatową o kwotę 37 711 zł. To można powiedzieć, są najistotniejsze zmiany, jeżeli chodzi o dochody budżetowe, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, pod pozycją numer 1. Zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów, kwota 60 846 zł. Tutaj otrzymano na ten cel kwotę 48 777 zł, wykazano pod pozycją numer 5 w dochodach budżetowych. Zgodnie z wymogami ustawowymi gmina musi zapewnić ze swoich środków 20% więcej na realizację tego zadania, czyli dodaliśmy kwotę 12 169 zł. Ogółem wydatki na to zadanie na stypendia dla uczniów wyniosło 60 846 zł. Dalej, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, zwiększa się planowane wydatki budżetowe na wyposażenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Kurowie z przeznaczeniem na budżetu przedszkola w Kurowie o kwotę 25 tysięcy zł. Pod pozycją numer 3 zwiększenie planu wydatków gimnazjum o kwotę 7 tysięcy zł na zakup komputerów do kadry księgowości. Od pozycji numer 4 do pozycji numer 21 po stronie wydatków budżetowych zmiany te spowodowane są zmianą, tak jak powiedziałem wcześniej, klasyfikacji budżetowej, jeżeli chodzi o program 500+. Takie dochody przeniesiono z rozdziału 85295 do rozdziału 85211. Analogicznie kwoty wydatków również należy przenieść z jednego rozdziału do drugiego. Pod pozycją numer 22 i 23 zmniejszenie planowanych wydatków na odsetki od pożyczek, kwota 6697 tysięcy zł oraz zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej o kwotę 65 tysięcy zł. Na ostatniej stronie zwiększono o 2000 wydatki na zakup i montaż kolektorów słonecznych. To coś było wcześniej omówione. Przy wieloletniej prognozie finansowej wcześniej było 40 tysięcy złotych w 2016, teraz jest 42 tysiące złotych. To wynika z tego zwiększenia. To tyle, jeśli chodzi o dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania do pana skarbnika? Znaczy, że wszystko jest jasne, tak? Możemy wystąpić do głosowania. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? A kto się wstrzyma? Teraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzania gminy Kąskowola zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Nie wiem. Chodzi o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Kąskowola. Do tej pory było zawierane porozumienie pomiędzy wójtem gminy Kąskowola a wójtem naszej gminy dotyczące mieszkania mieszkańców terenu naszej gminy i samopomocy w Kąskowolu. Jest to dom przeznaczony dla dzienny dom wobec osób niepełnosprawnych i psychicznie chorych. Teraz wystąpiła konieczność sporządzenia uchwały. Taką informację otrzymaliśmy od pani dyrektor środowiska domowego samopomocy. Taka uchwała będzie sporządzona też w innych gminach, w których mieszkańcy korzystają z pomocy tego domu, które jest wygląda na twardy metodyczny. Chodzi o kontynuowanie współpracy, czyli dalsze uczestniczenie naszych mieszkańców w niepełnosprawnych zajęciach środowiskowego domu. W tym momencie 5 mieszkańców dojeżdża. Korzystają z przeróżnych zajęć kulinarnych, artystycznych, że rozwijają swoje umiejętności w społeczeństwie.
Chodzi o kontynuację. To jest kontynuacja, nie będzie pracy, natomiast musi jest uchwała. Tak. Będzie też oczywiście porozumienie zawierane co rok, natomiast jeszcze będzie taką uchwała. Wysokości pieniędzy wtedy będzie uchwała. To porozumienie jest zawierane. Wtedy też uchwała. Nie, uchwała będzie na dłuższy okres. A porozumienie za rok. Czyli co roku jeszcze porozumienie będzie zawierane. I porozumienie za rok będzie zawierane środki, które uczelnie przekazuje. Końcowo. To będzie między innymi też koszty domowców, ponieważ właśnie kierowca. Może pani przypomni, jaka była kwota dotychczas? 12 tysięcy złotych. No osobę przyprawy. Nie, nie. Czy ktoś ma pytania? Jeśli nie, to przystępujemy do przegłosowania projektu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia gminy do wspomagania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. No nie będę czytał cały, bo to jest numerze artykułu, które nam nie. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały, proszę o porozumienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? I punkt 12 to jest ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Turów. To też będzie. Ocena zasobów pomocy społecznej jest to dosyć duży dokument zawierający wszystkie dane zebrane z gminy, z różnych instytucji, czyli z urzędu gminy, ze szkół, z przedszkoli. W tym momencie ocena zasobów sprowadza się o tyle łatwo, że tyle danych szkolnych na pomocy zyskał sam. Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że zgłaszałam się tutaj do pani dyrektor do szkół takie dane, natomiast w tym momencie wiele danych ściąganych jest, to bardzo ułatwia sporządzenie tej oceny. Jest tam bardzo dużo danych finansowych, nie będę się na nich skupiała, natomiast takie główne wnioski, które tutaj są można z tej oceny są w pomocy społecznej, nie są dokumenty na podstawie którego później planujemy budżet, znaczy założenia wprowadzenia tej oceny mamy takie, że na podstawie tej oceny planujemy budżet, natomiast w tym momencie jest maj. Trudno, żebyśmy szacowali budżet na przyszły rok. No to musimy robić, ale ten budżet jeszcze wielokrotnie będziemy do zmiany. Także takie ostateczne plany to będą dopiero we wrześniu tworzone. Więc takie były wnioski, które wysunęliśmy na podstawie tej oceny. Czyli brak jest jakichś mieszkań socjalnych, co rzeczywiście nie uległo zmianie już na przestrzeni paru lat. Mieszkań nie ma. W tym momencie mamy zapotrzebowanie na mieszkania, natomiast radzimy sobie w inny sposób. Na szczęście takie sytuacje losowe, jak się zdarzają, nie dotyczą, nie spotykają osób rodzin, dzieci, tylko osoby samotne. Natomiast to jest problem w tym momencie. Brakuje również zasobów instytucjonalnych dla osób niepełnosprawnych. Bardzo dobrze, że możemy korzystać z pomocy wojskowej w tym zakresie. I te osoby niepełnosprawne dojeżdżają do środowiskowego domu samopomocy. Zostałam już porozumienie. Problemem jest coraz więcej osób starszych w naszej gminie, takich samotnych. Zapewniamy ich pomoc w formie usług opiekuńczych. Potem cały czas myślę, że coraz więcej będzie takich osób, które będą korzystały z takiej formy pomocy. Wiem, że głównie w miastach są tworzone dzienne domy dla osób starszych. No wiadomo, że my jesteśmy małą gminą, takich domów powstanie, bo to są ogromne koszty prowadzenia i przede wszystkim założenia takiego domu. Natomiast rzeczywiście problem osób starszych będzie się pojawiał, również osób niepełnosprawnych. Tych osób jest coraz więcej osób będzie się zgłasza z orzeczeniami o niepełnosprawności, biorą wnioski, występują na komisję i wiadomo, że te choroby cywilizacyjne, gminy nowości, głównie bardzo często występują takie choroby. Nie robimy tego na wyrost. Nie zostawiamy szacunki na tym samym poziomie jak 2016.
trudno przewidzieć. Nie ma zwycięstwa, tak. No, ale w funkcji 10.2 w kosztach mamy wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki. Tak, całkowity roczny koszt wprowadzany na utrzymanie roboty w 2011 był niecałe 3300. 10.2? Tak. To jest strona 26. W 12 3900, w 13 3900, w 14 4200. W 15 jest 4, jest 100, natomiast prognoza na 16 już jest 7 900 i na 17 9,5. Czy to jest spowodowane? 10,2 koszty? Tak. To jest 26%. Chyba o co chodzi? Tutaj chodzi o to, że ja to poprawiałam stopnie w zeszłym tygodniu. Tak, dzwoni do mnie w tej sprawie koszty. Ma pan za duże kwoty, dlatego że tutaj sprawia się całość. To się okazuje, że od tego roku mamy stawiać, a to rzeczywiście się wiąże z programem 500+. No tutaj te kwoty liczone zostały wszystkie wydatki. Czyli nie tylko na otrzymanie środka pomocy społecznej, ale również na świadczenie rodzinne i 500+, dlatego te kwoty są tak ogromne. Natomiast ja ten temat już mam poprawioną. Czyli faktycznie 2013 rok, 2014 rok, są te większe kwoty, 3 miliony 2013 i 2014 4200, ponieważ tak to było. Natomiast w tym roku, tutaj tylko kosztem utrzymania środka, czyli w 2015 roku 509, czyli to wynika jeszcze ma poprawiona, no więc zwolniono, żeby to poprawić. Dziękuję. To jest na różnych kwotach poprawiona, także te kwoty będą tutaj mniejsze. Ale to rzeczywiście 500+ ustawione. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Jeśli nie, to nie, to nie mamy nic głosować. To po prostu nie ma uchwały, po prostu przyjęcie. Proszę? Nie ma uchwały. Przyjęcie. Jeśli będziemy zapisali, to przystępujemy do 13 punktu sprawy bieżące. Czy ktoś z sprawy bieżących chciałby zabrać głos? Jeśli tak, to dziękuję za obecność. I do zobaczenia.